Tor działa od niedawna i zyskuje na popularności. Jego właścicielka uznała, że taka forma rozrywki może być alternatywą do spędzenia czasu przez młodzież z okolicy. Mam do czynienia z moimi pracownikami, którzy mówią, że młodzież chrzanowska na każdy weekend wyjeżdża bawić się do Krakowa. Bawią się tak samo i właśnie na torach kartingowych. I to był taki pomysł, żeby tutaj coś właśnie dla tego rynku zrobić, żeby było gdzie wyjść, pobawić się. No i jakaś taka atrakcja na tym rynku. W minionym tygodniu na torze rozegrano pierwszy Grand Prix Go-Kart Park. Wystartować mógł niemal każdy chętny. Go-karty mają to do siebie, że nie trzeba mieć prawa jazdy, żadnych uprawnień. Po prostu każdy może swoje pierwsze kroki w kartingu stawiać. Tutaj każdy może uczestniczyć w zawodach, kto tylko spełnia wymogi regulaminowe tutejszego toru, czyli warunki fizyczne pozwalające na kierowanie takim go-kartem. Warunek, jaki musi być spełniony, to odpowiedni wzrost, czyli minimum 140 cm wysokości. Do udziału w pierwszym Grand Prix zgłosiło się 19 zawodników. Po kwalifikacjach startowali w 5-osobowych grupach. Jeden przejazd trwał 5 minut i oczywiście liczyła się szybkość. Najlepsze okrążenie z każdego przejazdu będzie brane pod uwagę i wynik będzie zsumowany. Dlatego, że w sportach motorowych bardzo ciężko jest osiągnąć, żeby każdy go-kart był idealnie równy, a jak Państwo pewnie zobaczą, tutaj będą o każdą tysięczną część sekundy walczyć, także suma wyników będzie najbardziej sprawiedliwym rezultatem. Jak się okazuje, aby uzyskiwać dobre wyniki w tej rywalizacji, potrzebna jest wola walki do końca. Pomóc może także niewielka waga zawodnika, dlatego ten element uwzględniany jest przy wynikach. Dlatego tutaj będzie zastosowany handicap. Wszystkie wyniki będą ze specjalnym dodatkiem czasowym, który tutaj wynosi 16 tysięcznych sekundy za każdy kilogram i to będzie wyrównywane do zawodnika najcięższego. W innym wypadku to chłopak 12-letni, który by tutaj przyszedł, to z racji warunków fizycznych odjechałby wszystkim prawdopodobnie. Zwycięzcą Grand Prix jest Michał Grabowski z czasem 121,692 sekundy. Na drugiej pozycji uplasował się Mariusz Tomza z wynikiem 121,880 sekundy. Walka o trzecie miejsce trwała do ostatnich sekund. Damian Domachowski z czasem 122,857 sekundy dopiero w ostatnim przejeździe zdołał wyprzedzić Krzyśka Stasiaka o zaledwie 11 tysięcznych sekundy. Najlepsi otrzymali puchary i karnety na tor. Uhonorowano także najmłodszych zawodników. Zwycięzcą wśród juniorów okazał się Kacper Stypuła. Drugie miejsce zajął Oliwier Angielski, a trzecie Konrad Dudowicz. Kto wie, być może wśród zawodników jest potencjalny kierowca Formuły 1 jak Robert Kubica. Robert też zaczynał od go-kartów właśnie. Im młodszy, tym lepiej. Szczegółowe wyniki zawodów można znaleźć na Facebooku oraz na stronie internetowej Go-Kart Park.